Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kulhon, witam was w Minecrafcie na serwerze brodaci.net wersja 1.9, czyli na kulhoniastym brodatym zamku. Siema baranek, mam nadzieję, że ty nie jesteś jakąś owcą terrorystką i mi to nie zrobisz, Allah Akbar. Troszeczkę jeszcze popracowałem ostatnio nad tymi... W ogóle tu się nazmieniało, co ja będę mówił, proszę bardzo, czerwony dywan, kurczę. Tak, i to troszkę popracowałem też nad tymi krzesłami. Wykorzystałem do tego, to była chyba jedna część mapy mikrofalówki, jak dobrze pamiętam. A to jest część mapy z telewizora. I w ten sposób sobie zrobiłem te krzesła tutaj w tej czytelni całej, w mojej bibliotece. No i tu też ogólnie jakieś tam dywaniki w koło porobiłem, także myślę, że parter można prawie jeszcze uznać za skończony, w sumie chyba jest skończony, jakieś tam gdzieś obrazy powstawiałem, podekorowałem troszeczkę jeszcze. O, to na tej ścianie coś jeszcze będzie można, ale to już nie tak aż strasznie koniecznie, nie? W sumie tutaj to bym mógł jakieś drzwi powstawiać chyba, nie? Mam tu jakieś drzwi, o, mam świerkowe, a co, no jak one tu będą wyglądać? Dobrze będą wyglądać, to ja to w ogóle pozamykam, bo po cholerę mnie tutaj tak mają brzydko widnieć te. Górą w sumie też będę musiał, jeszcze schody muszę górą zrobić. To ja taki dookoła. Zapomniałem. Tu ewentualnie coś jeszcze mogę, ale ja wiem, taka pusta przestrzeń, ewentualnie jakieś ozdoby porobię i tak dalej. I można powiedzieć, że parter będzie zakończony. Tutaj dorobiłem też to drugie piętro, co zresztą widać, że mi tam wystaje. Spód tej mojej łaźni, tej mojej wanny, bali z wodą, jak zwał, tak zwał. No, także tutaj... tu jeszcze mogę w sumie jakieś liście powrzucać, bo zapomniałem o tym. Także zapominam. No, także tak się prezentuje dół. Czekajcie, jak to się robiło? F8? Nie, F8. Nie, ja nie umiem, jak się włączało tą taką powolną kamerę, chyba że to muszę w ustawieniach ustawić. Taką płynną. W każdym razie tak się prezentuje mniej więcej dół. Nie płynnie, bo mnie się je ręką i w ogóle. A chwila, to zrobię tak, zwyższa. A nie, to wam nie pokażę zwyższa, to wam muszę zwyższa. No. No podskoczę mnie! What the fuck? Jakiegoś laga miałem dziwnego. O! Z góry też wam to pokażę. Szczerze mówiąc... Dobra, to jestem... zaskoczony, że to wygląda tak dobrze. Przynajmniej jak dla mnie. Wygląda to świetnie. Bo w momencie, jak wybudowałem cały szkielet zamku, sobie myślę, ja pierdzielę, jak ja to udekoruję. Nie mam totalnie pomysłu, nie? I dalej nie mam pomysłu, to jest wszystko na bieżąco. Gdzieś tam z marszu pomysły wpadają. I wychodzi to całkiem nieźle. Mówię, dla mnie przynajmniej ten parter wygląda wręcz rewelacyjnie. Strasznie mi się podoba. Serio, mi się podoba. Jak mi się podoba, to już jest dobrze. Jestem dość wymagający. Ale przyszła pora na piętro. No i na piętrze mamy łóżeczko. Mamy jakąś szafeczkę. Tu mamy tą łaźnię. Widzicie, zrobiłem jednak to dno takie ze świerku dalej. Tu tak troszkę pusto. Coś tu jeszcze będę musiał wygnić. Jakieś obrazy czy coś. No i tu zacząłem robić ściany. Zacząłem tu w końcu robić ściany, żeby też to nie była taka jedna wielka czerń. Dlaczego w ten sposób? Specjalnie właśnie tutaj zostawiłem ten fragment tej ściany. Dlaczego w ten sposób? Gdyż... A teraz wam nie pokażę. Nie, pokażę wam. Dobra, mam tu jakiś ten... Mam. Okej. Okay. W razie czego wełne zatkanie. Gdyż tu mam dziury w murach. I dlatego tu są te słupy. Wprawdzie to tak nie do końca... jest tak, jak bym chciał. Gdyż te ściany są troszeczkę przesunięte względem siebie, no ale... dlatego właśnie górą... Znaczy się te cegły tak jakby, nie? Tutaj mam na dole cegłę 7x3. Od zewnątrz oczywiście. Więc tu się mogą śmiało w ścianę wciąć. Ale tutaj mam cegłę, bodajże ona się gdzieś tutaj chyba ma przerwę. Albo tutaj, jakoś tak. Dlatego jest tak to dziwnie podzielone. No, ale... No i dlatego też to nie jest symetrycznie względem całego pomieszczenia, bo tutaj wychodzi w rogu, tam wychodzi tak dziwnie. No, ale no niestety, no...
no chciałem, dobrze wyszło jak zwykle. Tu wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Widzicie, tutaj mam te cegły od zewnątrz. No tu się śmiało mogę wciąć. Na szczęście się udało, że tamta strona i ta jest symetrycznie. Chociaż to nie było planowane, bo totalnie nie było planowane. No, ale niestety górą już tak dobrze nie jest. Też wam pokażę, jak to wygląda. I za chwilę nie zdążę zrobić tego, co chciałem zrobić. Aha, dobra. No i górę już mam lipę. Okej, okay, to ta strona będzie wyglądała inaczej. Bo tu się okazuje, że tu mam dziurę, ale to nic. Zrobimy tą stronę w ten sposób. No, tak. Widzicie, to właśnie jest taki problem, że to trzeba kombinować. No i ta strona będzie wyglądała troszeczkę inaczej. No ale to nic. To nie ma nic do szybkości. No i tutaj sobie po prostu zamuruję. Nie mam chyba tych materiałów przy sobie akurat, więc sobie jakoś też ten dół podejrzewam, zachowam ten wzór, co był. Na górą coś wykminie. Dura to w ogóle wygląda jak taka zdziwiona buźka. Okej. Moje tu pitole i pitole. Pora przejść do tematu odcinka, czyli taka, jak to nazwać, gablotka, coś takiego to się chyba zwie. Czyli takie coś, gdzie jakaś królewna, że tak to ujmę, mogłaby sobie siedzieć i robić nabóstwo. Nie tak. Bo tak. Nie tak. Zacząłem dobrze, tylko o tak. O, to. Też nie, tutaj nie wiem, czy będą schodki. Nie, w sensie taki stolik. Tylko tu bym chciał takie duże lustro zrobić. Ech, to nie do końca mi to wyjdzie chyba. Nie, ja to zrobię szersze. To szersze zrobię przecież. O, takie aż. I jeszcze by zaraz w górę. Jak zwykle nie mam pod ręką drabinki budowlanej. I jak zwykle to jest totalna improwizacja. No, jak żeby inaczej u Gulfona. Tu zrobimy tak. Ten deseń. O, pięknie. Pięknie. I teraz tak, tutaj. Kurczę. To nie wygląda dobrze. Tutaj ścianę też, kurczę, nie przerobię. Nie chcę tego lustra robić niższego. Tutaj to jeszcze zrobimy takie coś. Olerka. Jest to niechaj w problem. Nie, dobra. Wyjdzie to. Wyjdzie to, okej. Okay. Wyjdzie. Po prostu przywrócimy tutaj ścianę. Pięknie. Tutaj to musimy troszeczkę jeszcze... W sumie to niepotrzebnie, już zniszczyłem. Tak, o. Nie? Aż tak to rozbudować? Czy nie? Czy aż nie tak? Nie, to jest za dużo. Po prostu tak. O, to musi być, to na pewno wyjdzie. Na pewno teraz to wyjdzie. Tak jeszcze za szeroko. Serio. Mam wrażenie, że to jeszcze jest za szeroko. Jeszcze spróbujemy to tak zrobić. Teraz znowu już takie wąskie wyszło, ale to nic. Takie miało być. Jeszcze by jakieś krzesło tutaj takie fajne zrobić. Tylko krzesło może już nie jest brzozowego. Chociaż czemu by nie? W sumie taki komplet... komplet mebli, że tak to ujmę, to będzie. Będę potrzebował takiej półpłytki. Nie tak. Też nie tak. Dupa, ja tak tego nie zrobię. O, o to mi chodziło.
No nie, może nie łopatą. Gdzie są te moje sekatorki? O, super. Super, tylko teraz co? Teraz co? A też zrobimy z tej brzozy, a co? Takie to będzie trochę może jednolite, ale jeszcze wyżej chyba raz, nie? Strasznie płytki ten fotel wyszedł. Ja kocham improwizację, nie? Uwielbiacie też improwizację, prawda? Powiedzcie, że tak. Trochę to dziwnie wygląda. Ale jak ja bym to zrobił... Jak ja bym to zrobił... W sposób taki... O! No tego to nie musiałeś kulką wcale niszczyć, tak samo tego tutaj! O! Tak... Tutaj wstawimy... Niechby to... Jak to wygląda? Wygląda to co najmniej dziwnie. Ech, nie, to tak nie będzie. No nie no, będzie tak, bo tak musi być. Chyba, że zrobię cały z desek brzozowych po prostu i nie będę wydziwiał, no. Tak, a tutaj po prostu zrobię taki, o. O, po prostu na styl tych, no nie, no dupy to wygląda. On jest za płytki. Serio, on jest za płytki. Nie za płytki i ja to wiem jak to zrobię i ja to zrobię special technique. Special technique. Zaraz wam pokażę trik. w sumie chyba też te mapki wykorzystam. Special technique będzie. Niech tylko znajdę ramki. Wtedy wyjdzie to co chciałem zrobić. Tylko tak, mapek oczywiście tu jak zwykle nie mam. Żebym to obrazem zrobił. Zobaczymy, zaraz zobaczymy. Moją special technikę. Tyk, tyk, tyk. Tyk, tyk, tyk. Trzeba wykorzystywać możliwość robienia ciekawych rzeczy wykorzystujących kuboidy, nie? Już chyba wiecie jaki special technik, no nie? Tak, na brodatek jest taka opcja, że można ramki zostawić w powietrzu, jeśli one są na kuboidach. I to jest właśnie to, co chcę zrobić. Dobra. Teraz muszę, będę tych mapek potrzebował. Gdzie tu mam jakieś luźne mapki? Patrzę, patrzę, mam tylko trzy. Ach. Mapki, jeszcze bym potrzebował szkło. Jakieś takie jasno-niebieskie szkło. Czy ja tu mam jakieś jasno-niebieskie szkło? Nie mam tu jasno-niebieskiego szkła, idziemy po jasno-niebieskie szkło na lustro. Potrzebuję coś, nie? Ewentualnie jasno-białe. Oczywiście może nie to jest jasno-białe, po prostu białe szkło. Chociaż mi się wydaje, że takie jasno-niebieskie będzie wyglądało lepiej. Czy ja to mam takie rzeczy? Szczerze mówiąc, nie wiem co ja mam w magazynie, także nie pytajcie się mnie. Lód nie. Lód nie. Mam nadzieję, że Bosza tym razem nie było słychać, tak jak w tym. Jak w tym. No jak w tym, nie? No wiecie, jak w tym. No, w Batmanie. Dobra, nie mam tu. Tu mam fajne rzeczy, ale to nie jest to. kurczę, czy mam jakieś barwniki? Aż tak kulfon przygotowany do odcinka. To będzie służyło jako barwnik. Kości. W sumie znam się jeszcze, czy nie zrobię tylko z szyby.
Dobra, tam chyba szkło miałem białe, jak dobrze widziałem, więc powiedzmy, że tak, z tego zrobię jasny barwnik, nie? Czy nie? Jest, dobra. Myślę, że to będzie ok. Co ja miałem? A mapki miałem. Nie no, spoko. Hashtag zamontany kulfon. Mapki, czy mam jakieś mapki zrobione? Nie mam mapek gotowych, chyba mi brakło tych. Kompasów, o. Kompasów mi brakło. To nic, na próbę zwiniemy z krzeseł. Taki będę. Na próbę zwiniemy z krzeseł. A, szkło. Szkło, kurde, ja się motam dzisiaj, słuchajcie, strasznie się motam. Znaczy, się w ogóle się motam, jestem zamotany człowiek, ale... Ale wiecie, no jak to jest, no. Dobra. Tak. Ja część tego zrobię w szybę jeszcze. Muszę coś po prostu zrobić, taki mały eksperyment. Dobra. Mam tu jakieś miejsce na mapki? Za wiele tego nie mam, ale może wystarczy. To w sumie jest jedna i ta sama mapa. No, tu właśnie te krzesła tak samo miałem robione. To. Jeszcze powiedzmy to. Ech, tylko tam jest 3. Kurczę, będzie problem. To nic, zrobimy to tak. Po prostu na tej samej zasadzie to, co te krzesła. Bo myślałem, to... nie, czekaj, czy ja to mam na 3 szerokości? To jest na 3. Bo ja to ogólnie myślałem zrobić troszkę inaczej, ale dobra, to w takim razie zrobimy to tak. Tak, tu jeszcze sobie pójdę po jedną taką mapkę. W sumie to mogę zrobić tak, o. Ej, na opartekę to ja bym ten mógł telewizor wpakować. No, i to wyjdzie całkiem fajne, myślę, że... Tylko, że no jednak nie, tu zrobię tak. A nie, tu mogę narożny przecież od telewizora. Haha, i tak zrobię. Tutaj przyniosę sobie narożny od telewizora. Ja jej tutaj zamontuję. Tak samo tutaj zrobię te narożny od telewizora. I tak jak mówiłem, wykorzystam tutaj telewizor. Po prostu. No czemu by nie? A nie, bo tutaj na dole nie będzie. Tu będzie to białe. Tu będzie to białe jeszcze. Ech, dobra. Jak to będzie wyglądać? Takie zagłębione mi chodziło. Kurde, do dupy to szkło widać. Właśnie tego się obawiałem. Że to szkło będzie do dupy. Znaczy się do lustra, ale... Ale wiecie, o co chodzi. Właśnie to, że się wcina, kurczę, i... Chciałem zrobić takie troszeczkę, kurczę, 3D, no, ale niestety nie wyjdzie. Mówi się trudno, to też będzie dobre. Ho, rewelacja, słuchajcie. Mega. Jak wam się taka gablotka podoba? Tu jeszcze go domapkuję, będzie fajny fotel. Ha! Super. No. Także myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało, a ja idę produkować mapki i ten. No. I oczywiście tam macie link w opisie do Moni, która bardzo mocno mnie tu wspiera materiałami i w ogóle bardzo mocno mnie tu wspiera. No. Oczywiście jakieś sugestie jak macie, dawajcie w komentarzu, nie żałujcie sobie pojechać po kulfonie, nie? Że nie umie i w ogóle jest lama. No, także dzięki i do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i pa pa! Pomachać wam? O, nie, no nie miałcem. Jeszcze gorzej.